Łódzkie i Świętokrzyskie po raz pierwszy będą razem zabiegać o poparcie dla swoich projektów infrastrukturalnych, gospodarczych i turystycznych. Taką deklarację złożyli marszałkowie obu województw, którzy spotkali się w Sielpi. Warto dzisiaj w tym okresie, na styku okresów programowania, kiedy aktualizowane są strategie, kiedy przyjmowane są zarówno plany czy strategie regionalne, jak też ponadregionalne projekty, decydują się projekty inwestycyjne, żeby mówić, uzgadniać stanowiska i mówić jednym głosem tam, gdzie te interesy obu regionów mogą być zbieżne. Jednym z głównych tematów rozmów były planowane inwestycje drogowe, a zwłaszcza przedłużenie drogi krajowej nr 74, które połączy Kielce bezpośrednio z Łodzią. Jednocześnie nasz region zabiega też o najkrótszy dojazd do autostrady A1, co z kolei umożliwiłaby rozbudowa drogi nr 12. To wszystko będzie zależało od decyzji środowiskowej, od warunków, od przepisów środowiskowych. Jeżeli S12 będzie możliwy taki przebieg, to będziemy wspólnie, myślę, występować za tym, że S74 na północ do Tomaszowa, a S12 da nam szybką komunikację do autostrady A1. Jeżeli ze względów środowiskowych przebieg takiej drogi S12 nie będzie możliwy, to powiemy trudno, i tak istniejącą drogą 12 dojedziemy do autostrady A1, a wariant na północ w kierunku Łodzi przez Tomaszów Mazowiecki będzie nadal dobrym rozwiązaniem. O ostateczną decyzję w sprawie wspomnianych inwestycji marszałkowie postanowili wystąpić do Ministerstwa Transportu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chcielibyśmy, aby te decyzje zapadły, czy będzie to realizowane właśnie w ten sposób, czy też poszerzone o wydłużanie S74 w kierunku północnym, w kierunku Tomaszowa i dalej do węzła Łódź Południe, co znalazło już częściowo odzwierciedlenie w sieci transeuropejskiej TNT. Czas na decyzję, przygotowanie konkretnych projektów, realizację, i chcielibyśmy, aby te rozwiązania zostały wpisane w kolejną perspektywę unijną. Połączenie stolic regionów miałaby też w przyszłości umożliwić nowa trasa kolejowa. W pierwszej kolejności niezbędne są jednak remonty na linii nr 25, na której częściowo zawieszono ruch pasażerski. Brakuje do tego, ja przypomnę, tego, żeby zmodernizować i zelektryfikować odcinek od Opoczna do Końskich. Dalej wybudować nowy odcinek od Końskich do Kielc, to jest około 36 km, i to byłoby najtrudniejsze i najbardziej kosztowne. Zwracaliśmy uwagę, że potrzebne najpierw studium wykonalności, ale jeszcze jedna rzecz, która dla nas jest ważniejsza, ale dla Łódzkiego może mniej. Nam bardzo zależy, i myślę, że podobnie też patrzą na to mieszkańcy Podkarpacia, żeby zmodernizować i zelektryfikować odcinek linii kolejowej 25 od Skarżyska do Końskich i dalej do Łodzi. Województwa poszukiwały też szans na wspólne projekty z zakresu energetyki odnawialnej oraz rozwoju terenów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie łódzkiego zagłębia ceramiczno-budowlanego. Świętokrzyskie liczy też na przyłączenie Łódzkiego do realizowanego obecnie projektu szlaków rowerowych Polski Wschodniej. Województwo łódzkie jest takim regionem, który chyba będzie najlepiej, to połączenie tras będzie najlepiej służyć rozwojowi ruchu turystycznego. Ja przypomnę, że aglomeracja łódzka to pewnie ponad 2 miliony mieszkańców, które są spragnione, region jest dosyć płaski, są spragnione takiego aktywnego spędzania czasu. Zresztą Sielpia to jest też taka trochę mekka dla turystów z województwa łódzkiego. Stąd z naszej strony ta trasa finansowana ze środków unijnych będzie się kończyć w Końskich. To jest raptem 15 km do województwa łódzkiego. Też zakładamy, że też tę trasę uda się połączyć, żeby też pokazać jeszcze po stronie województwa świętokrzyskiego takie bardzo ciekawe tereny. Będzie się ta trasa łączyć z województwem łódzkim w okolicach Maleńca. W planach jest także eksponowanie wspólnych tradycji przemysłowych w ramach Geoparku Doliny Kamiennej i Czarnej Koneckiej. Geopark dotyczy głównie rzeki Kamiennej, ale w dużej mierze też część gmin powiatu koneckiego wchodzi w skład tego geoparku. Nawet dzisiaj tutaj rozmawialiśmy ze starostą powiatu koneckiego. No, myślę, że byłoby złą rzeczą, żeby do tego
tego geoparku nie dołączyć Czarnej Koneckiej, żeby powstał park, który będzie na pewno jednym z bardziej unikalnych obiektów w skali Europy. Ja powiem tylko, jakie są to miejscowości. To jest Bałtów, to są Krzemionki, to są Starachowice, to jest Sołtyków, to jest Krasna, Kontrawers. To są elementy, gdzie są albo zjawiska geologiczne, albo odkrycia na skalę europejską. Aby potwierdzić chęć dalszej współpracy, marszałkowie podpisali oficjalne porozumienie. Zadeklarowano też konieczność kolejnych międzyregionalnych spotkań tego rodzaju.